Piotr Wilczewski z nami. Pytałem Andrzeja Wasilewskiego, pytam też ciebie. Jesteśmy na gorąco. Rozstałeś się z Maciejem Sulenckim. Możesz cokolwiek powiedzieć o tych okolicznościach i jak się zapatrujesz na przyszłość Maćka teraz? Co mogę powiedzieć? No tak, rozstaliśmy się z Maćkiem bardzo koleżeńsko, po koleżeńsku. Doszliśmy do pewnego wniosku, że ten dystans, który nas dzieli, no jest daleki, tak? Maciek ma teraz dwójkę dzieci, ja mam też obowiązki w domu. No i jest ta bariera tego dystansu i rozstaliśmy się w super warunkach. Ja tam będę mógł i on będzie chciał, to zawsze będę mu pomagał, także nie ma problemu. No po prostu życie i odległości nas zmusiło tego, żebyśmy się rozstali. Okej, czyli zakładasz taki scenariusz, że jak Maciek będzie chciał, żebyś tam przyjechał, coś mu pomógł w Warszawie. Oczywiście nie na długo, ale na kilka dni byś pojechał ewentualnie. Oczywiście, nie ma takiej opcji, no. Mówię, tyle znam się już jako zawodnicy, później teraz jako z roli, funkcji trener, zawodnik i nie ma problemu, jeśli będzie taka potrzeba, Maciek będzie potrzebował, ja będę miał wolny czas, to na pewno ile będę mógł, tyle mu pomogę. No właśnie wyjaśnijmy to, bo tu niektórzy już jakieś tam teorie spiskowe próbują gdzieś tam sobie szyć, ale prawda jest taka, że no Maciek ma dwójkę dzieci, ma rodzinę i chyba to jest takim kluczowym elementem w tej układance. Dokładnie, a ja już też nie chcę całego życia stracić w boksie, chcę też tylko pożyć swoim życiem, prywatnym życiem i nie pisze mi się, nie jest to super, żebym ja wyjeżdżał teraz do Warszawy. No oczywiście, jeśli będzie jakieś zgrupowanie, no to wszystko się człowiek tam może sobie poukładać, ale żeby tam jeździł teraz często do Warszawy i tam przysiadywał, to już nie te czasy. Boks był moją pasją, ale ta pasja już mi się gdzieś tam się już wypala. Chcę dalej to robić, ale oczywiście, ale nie na taką skalę. Mówisz, nie na taką skalę, ale jednak tych zawodników na sali w ostatnim czasie znowu zaczęło ci przybywać. U ciebie to jest tak, że był taki moment, że było ich mnóstwo. Ja będę wracał do tej gali w Ostródzie, tam legendarnej, gdzie miałeś chyba z 7 walk. Ale takich miałeś moment, że było dużo tych zawodników, potem było znowu mniej, potem znowu dużo. Jaki ty wolisz układ najbardziej? W którym się najlepiej odnajdujesz? Chyba tak każdy trener. Jest mniej, tym jest lepszy czas i lepsza koncentracja na danej walce, danym zawodniku. I tak w tym moim przypadku, teraz w moim życiu tak się zaczyna się działać, tak się zaczyna się robić, że z pewnych zawodników już po prostu życie pokazało mi, że muszę zrezygnować, ale to już niedaleko w przyszłości wszystko wyjdzie. Po prostu no chcę mieć dwóch, trzech zawodników i życie prywatne. Przede wszystkim tak, chcę mieć życie prywatne i dwóch, trzech zawodników, a nie mieć 7-8 zawodników, zero życia prywatnego i ciągłego dokładania w tajemnicy przed żoną do mojej pasji. A to, że masz zawodników z różnych grup, to jakby niczym ci nie przeszkadza? Przeszkadza, dlatego mówię, że niedaleko przyszłości się dowiemy, że troszkę się pozmieniało, ale to mówię na razie, że o tym nie chciałbym mówić. Aha. Czyli rozumiem, że to względy też takie nie tylko trenerskie, ale też grupowe, tak? Bo to jest też istotne, czy nie? Nie, po prostu nie chcę, to się wyjdzie z czasem, spokojnie, jest okej, jest super, jest dobrze. Dobra, ale skupmy się na tych twoich najważniejszych zawodnikach. O Maćku Sulenckim powiedzieliśmy, że jakby się rozstaliście, ale czy bierzesz pod uwagę to, czy Maciek bierze pod uwagę to, że na tę walkę z Mungują miałbyś jeszcze lecieć, czy już nie całkowicie? Nie no, już ja nie polecę, bo mam teraz tutaj dwie walki. I bardzo ważne dla mnie i Maciek też to chyba rozumie i dogadaliśmy się tak, że Maciek leci tam z Pawłem, tam jakiś trenera sobie ma tam, już jest dogadany, także no ja mówię, ja mam tutaj swoje obowiązki i Maciek powiedzie to swoje robić, opowiada swoje, mówię, ale jeżeli będzie taka potrzeba, Maciek będzie potrzebował jakiejś tam mojej osoby, no to nie ma problemu, ja zawsze mu pomogę, to jeżeli będę miał czas, tak. No dobra, a jeszcze tak zapytam cię, Mateusz Masternak. Jak wygląda sytuacja z Mateuszem, bo wiemy, że on w wiadomościach chyba jakiś ostatnio był, że gdzieś tam się zaszczepił, wiadomo, gdzieś tam dzieli tę pracę, te treningi. Na ile uważasz, że to jest jeszcze taki ogień w Mateuszu, że może o coś dużego realnie zawalczyć? No powiedzmy sobie szczerze, jak patrząc się na pięściarza Mateusza wadze Cruiser, no to uważam, że to jest jeden z najjaśniejszych punktów, jeśli chodzi o tą kategorię wagową w Polsce. Sądzę, że jeśli nie wypalił, to, że ma nadmiar obowiązków, to nie świadczy o tym, że nie trenuje uczciwie i solidnie, trenuje. Tylko mówię, no
każdy wyciął jakieś wnioski, lata mijają, ktoś do pewnego, do jakiejś wiedzy dochodzi, że coś musi zrobić, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku. Ale wiem, znam Mateusza i wiem, że jest to profesjonalista. Jeśli trzeba się przygotować do walki, to się przygotuje w 100%. Mariusz Wach, to zawsze jest wdzięczny temat. Co ty w ogóle jeszcze chcesz w tym walce wskrzesić? Bo wiemy, że gdzieś tam ma na horyzoncie tę walkę z Bredisem. Dużo się mówi o różnych fajnych opcjach. Ale na ile ty jeszcze traktujesz Waszkę, że on jeszcze może coś wielkiego zrobić w jakiejś przynajmniej pojedynczej walce? Mariusz sam musi coś zmienić. Jeżeli sam w to nie uwierzy, to nikt mu nie pomoże. To może być tłum trenerów, cały sztab trenerów i nic nie tam nie zdziała. Teraz Mateusz pracuje w Poznaniu, robi siłę. To mi się podoba, bo zawsze po walkach było troszkę inaczej spędzanie tego czasu. To zaczął trenować. Czy coś zrobi, coś zmieni? Nie wiem. No, skoro chce boksować, to jest jego decyzja. I chcę, żebym mu pomagał, to mu pomogę, tak? I tyle. Będzie miał zdrowie, będzie miał siły, to będzie walczył. No wiadomo, Knockout szuka trenera, podobno gdzieś jakiś jest na oku. Ty tutaj wspomniałeś o tym, że z kimś się może rozstajesz, to może ty jesteś nowym trenerem w Knockoucie? Nie no, ja już powiedziałem, że ja chcę już troszeczkę poświęcić się swojemu życiu, swojej rodzinie. Boks oczywiście zostanie, ale już nie z taką przewagą, że kosztem boksu cierpiała moja rodzina, a teraz cała z tego boksu faktycznie. Jak była gala, wszyscy mówią, że ten trener coś tam źle przygotował zawodnika. Zawsze wygrywa zawodnik, a jak zawsze przegrywa, to przegrywa trener. Nikt nie zna kulis, przygotowań, pieniędzy, funduszy. Nie wiem, ja to jakby wpuścić, nie wiem, tak się śmieję do mechanika, do samochodu, do fabryki i Fiata i powiedzieć, że ma zrobić z części Fiata, zrobić Mercedesa. No, takiej możliwości nie ma, tak? Tak samo z tymi tutaj naszymi treningami. No, nie ma możliwości rozwoju jakiegokolwiek. Jeżeli my jeździmy w tym samym podwórku, walczymy z zawodnikami, którzy nie powodują podniesienia naszego poziomu, nie sparujemy z zawodnikami z wyższej półki, no co my możemy zrobić? Dlatego mówię, no już trzeba coś zmienić w swoim życiu I mówię, poświęcimy się teraz, chcę się poświęcić troszeczkę swojej rodzinie. Boks będzie, oczywiście, że boks będzie, bo to jest może za mocna, za duża pasja, ale nie tak, żebym już teraz kosztem rodziny, nie wiem, pieniądze po cichu wyciągał na paliwo, bo jadę na galę. No, to jest wstyd. Jadąc na galę, żebym wyciągał pieniądze z kieszeni i jeszcze swojego sponsora, który tam otrzymuje mi klub, musiał sobie bilet kupować albo załatwiać. No, to jest śmiechu warte, no. Jakby tak każdy kibic poznał, jakie są kulisy, jakie są pieniądze z tego boksu, no to by się śmiali. No, dlatego mówię, no, ten temat jest ciężki, nawet go nie poruszajmy, bo to nie ma sensu.